Polska Telewizja Narodowa, Sławomir Ziembiński. Jesteśmy na konferencji w Sejmie na Wiejskiej. Dzisiaj mamy 16 stycznia 2016 roku. No i tutaj są działacze różnych organizacji pozarządowych. Spotkałem też pana Adama Słomkę, znanego działacza KPN. Może pan powie coś o KPN-ie, co to jest w ogóle za twór? Dzień dobry, Konfederacja Polski Niepodległej, najstarsza organizacja niepodległościowa w naszym kraju, założona w roku 1979, czyli jeszcze przed Solidarnością, no, która była największą organizacją pod ziemią w walce z komuną. Moczulski był przywódcą. Moczulski był przywódcą, pamiętam, tak, jeszcze był król. Założycielem był, tak. Król jeszcze, no, był. Potem był król, Janiszewski, Sytek, różnie byli się. Także teraz ja jestem chwilowo. Teraz pan jest szefem. Teraz ja chwilowo jestem szefem. Na ten czas. Także no, siedzieliśmy oczywiście w więzieniach, ale wygraliśmy bitwę. No i teraz chcemy po odzyskaniu niepodległości uporządkować nasz kraj, żeby to był kraj porządny, z którym będziemy dumni i w którym będziemy się cieszyli, że to normalnie funkcjonuje, to państwo. To nie może być postkolonialny jakiś układ postkomunistyczny. Rozumiem. A w jakim celu pan dzisiaj przyjechał na tą konferencję? Co pan tu chce dokonać? Chcę dwie rzeczy powiedzieć ludziom. Że po pierwsze musimy odsunąć z prokuratury, z policji, z sądów zbrodniarzy komunistycznych. Mamy ponad 1000 funkcjonariuszy, co skazywali patriotów. Dalej są sędziami. I dalej kierują sędziami, tymi prokuratorami, instytucjami. No i bez tego to my przecież nie rozliczymy korupcji, jak tych bandytów nie zlikwidujemy, bo wielu ci złodziei mówi, no tam ci strzelali, mordowali, a ja tylko kradnę. I druga rzecz, która jest ważna, to jest kwestia pozytywnego programu. Ja uważam, że trzeba się oprzeć na modelu ław przysięgłych. To, co wprowadziła Druga Rzeczpospolita, żeby zmniejszyć dyktat sędziów, trzeba wprowadzić czynnik społeczny i to się sprawdziło w wielu krajach. Już w Austrii kiedyś, przecież potem w Polsce, w Stanach, w Anglii. Tak. Ten model jest dobry, bo on powoduje, że sędzia tylko kieruje technicznie rozprawę. A nie sam decyduje. A nie decyduje. Decyzja jest w ręku losowo wybieranych obywateli, co też powoduje, że się ludzie interesują, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości. Także dobra, ja mam następne pytanie, bo chciałem powiedzieć, że sam miałem do czynienia, ostatnio zostałem jako dziennikarz napadnięty w Szczecinie i połamano mi ósme żebro, skopano mnie na ulicy Trzech Typów, a prokurator prowadził pół roku dochodzenie i umorzył ze względu na niską szkodliwość społeczną i nie było zagrożenia mojego zdrowia i życia, mimo że ja byłem w szpitalu, 2 miesiące byłem nieczynny do działania, do życia. Prokuratura umorzyła, ja napisałem list do pana ministra Ziobro, tylko dzisiaj nie ma, a przekierowano do prokuratury, bo pan Ziobro jeszcze, prokurator nie podlega. Co pan sądzi o tym, co zamierza się zrobić w Sejmie, połączyć stanowisko prokuratora generalnego z ministrem sprawiedliwości, czy to jest potrzebne? Proszę państwa, jeśli możecie, to siądźcie. Tak, mnie się wydaje, że to jest dobry kierunek, dlatego że będzie wiadomo, kto odpowiada za prokuraturę. Będzie wiadomo, że odpowiada za to rząd. To jest zdrowsza sytuacja, niż jest jakiś funkcjonariusz wyłączony spod kontroli. Który jest spod kontroli. Dobra. Oczywiście to nie daje gwarancji, że ci prokuratorzy wszyscy będą przyzwoici, ale daje szansę. Dobrze. Dziękuję panu bardzo. Do widzenia.